80 roku, jak wiadomo, zostały podpisane porozumienia gdańskie, jastrzębskie, Nowy Huty, Katowice. Byłam przewodniczącą komitetu założycielskiego. Chociaż byłam pracownikiem tam, bo przecież właściwie nieznanym, tylko była podpisaniu porozumień. Zresztą nie tylko w ZOŚ-ie Zabrzańskiej, chyba w większości zakładów pracy, struktury tych związków reżimowych ogłosiły, że są niezależne. Bo chciano zahamować powstawanie struktur Solidarności. Ten związek zawodowy pracowników medycznych zorganizował takie w jednej z auli kliniki, zorganizował takie zebranie. No i tam powiedziano właściwie, że w tej chwili to nie trzeba zakładać. Wszyscy pracownicy związków zawodowych pracowników medycznych automatycznie staną się związkowcami niezależnych związków, prawda? No ja sobie pozwoliłam kilka pytań zadać. I okazało się, że chociaż mnie tam nie znano, a było kilkaset osób na zebraniu, zaczęli być liczne brawa i zebranie zostało rozwiązane.